There was a pan jest dobry i na wygryty Twojego łaska. Pan jest królem Polski. Jest nadzieja na Polski. Dzięki Tobie i mi jest nadzieja na Polski. Będę mieć Boże dzieło w Polsce. Boże przewodzenie, Boże nawiedzenie w naszym kraju. Bo nie przestajemy się modlić i Pana chwalić. I Pana, nie będziemy Pana chwalili, to Pan okaże się swojej mocy. Będę o tym mówić dzisiaj w dzielenie. I moja siostra, żona siostra miała podczas uwielbienia. Proszę, może to powiedzieć, jakie są dostała podczas uwielbienia. Proszę bardzo. Macie. Brother Maciek was singing the last song. Gdy brat Maciek śpiewał ostatnią pieśń. I received that the Lord is the King and Lord of Poland. Odebrałem, że Jezus jest królem Polski. And the verse in the Bible that says, if my people should humble themselves and pray. The Lord translated it this way for me. If my people who are called by my name should pray. Że jeśli lud nie uwielbi, który mój imię jest nazwane. Jeżeli mój lud, który jest nazwany moim imieniem, będą chwalić Pana Boga. To. In the Bible is written, if my people who are called by my name should pray. But the Lord translated to me, if my people who are called by my name should pray. To jest Kronik 7:14. Że jeżeli mój lud jest tu nazwany moim imieniem, będę szomony, ale odebrałem, że jeżeli mój lud, który nazwany moim imieniem, będę chwalić Pana Boga. That he will save this land. To Bóg zbawi ten naród. True praise. Poprzez chwałę. Hallelujah. And mówię, że już dużo modliliśmy i będziemy dalej się modlić, ale teraz he wants us to praise him. Chce on, abyśmy go chwalili. Worship him. I go uwielbiali. In an extraordinary way. W takim naturalny sposób go chwalić. You know, when we are praising God, I know that the culture in Poland is to stand still and praise God. Kiedy mi chwalają Pana Boga, tutaj jest taka kultura w Polsce, że ludzie chwalą Pana Boga, oni tam tak cichy, trzeba ekspresji. Bóg chce, abyśmy wyrażali to, o czym my śpiewamy. Dla Niego tańczyć. Podnieś ręce do góry dla Niego. Oddajmy nasze duszę, naszego ducha, naszą duszę, aby go chwalić. Będzie on wielkie rzeczy w Polsce. Bo Polska jest w centrum Europy. I Polska jest tak unikalny naród. Tak szczególny naród. I Bóg chce używać Polski, aby to się do innych narodów europejskich. There is light in Poland, I tell you. Jest światło w Polsce. Hallelujah. We went to the East and we were in London for a conference. Poszłaś w ciąg wikino, byliśmy w Anglii na taką konferencję. And when we came back to Poland, kiedy po prostu wróciliśmy po tej konferencji, I said, wow, Poland is clean. Zobaczcie, słuchaj, Polska jest czysta. Zauważyłem, że nawet tam w Londynie jest tak dużo brudy. You know, so I believe chodzi mi nie o tak fizycznej czystości, ale także Bóg przynosi to z tej fizycznej czystości do duchowej czystości w naszym sercu. For us to bring praise to his throne. Abyśmy mogli przynieść chwałę do tronu Pana Boga. And he will return and save this land. Amen. Będzie on zbawił ten naród. Amen. Hallelujah. Bless. Jesus is Lord. Hallelujah. Hallelujah. Awesome. Bless you, my brother. Thank you, my darling. Thank you, my darling. Just what she said has nothing to do with what I'm going to share today. The Lord is good. It's good to be here today. Thank God for Jurek. Thank God for his heart. Jurek, you are special. Father, you open your heart to us, to welcome us to work with you. That's a plus. I mean, open his heart to us. International. International.
some maybe may have some reservations towards Christ, but I thank God for you has an open heart to the Lord. Okay, let's pray. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your care for us. Thank you for your good thoughts, good plans for our lives. Thank you for the world you have for us today. I give myself to you, Lord Jesus. I cannot do without you. I need you, Lord. So help me, Lord Jesus. And help us to bring your word to your people today. Help us to bring your word to your people today. Thank you, Jesus. Lord, put my heart to share with us the power of blessing, power of blessing of praises and thanksgiving. The power and blessing of praises and thanksgiving. The power and blessings of praises and thanksgiving to God. Czyli moc błogosławieństwa i dziękczynienia Bogu. Okay, moc i błogosławieństwo z falenia i dziękowania Panu Bogu naszemu. Okay, tak to jest. No, to jest to, co mówię, profilem. Chociaż nie mówię o tym, co będę mówił. Okay. Oh, sorry. Nie, tak jest lepiej. I didn't tell my wife what I'm going to share today, but this word she brought about praises, I agree with what I want to share. I didn't tell my wife about what I'm going to share today. I did not tell. And as we are worshiping the Lord put in her heart about the power of praises. Praise God, bring healing and deliverance for Poland. Once again. Okay, as we were worshiping the Lord today, as we were worshiping the Lord today, the Lord gave a word to my wife Rose. Okay, about worshiping, that if we praise God, that will bring deliverance for Poland. If we praise God, it will bring deliverance for Poland. So much for Poland. Jeśli wielbimy Pana Boga, to On przyniesie nam uwolnienie, rozwiązanie. Może będę mówić po polsku, tak na razie. Nasz tekst jest 2 Koryntian, chapter 7, chapter 20, verse 1 to 7, verse 12, and then 40 to 24. 2 Koryntian, chapter 20. Okay. Drugą księgę Kronik, 20 rozdział. 1 to 7. 1 do 7 i później 12. That's already for us. Second Chronicles chapter 20, 1 to 7, then 12, and then 14 to 24. At home you can read the whole of it, but for what I want to share today, let's just read these few verses. At home you can read the whole of it. It's about this power of praises and blessing and control praises. Revelation. One to seven, then verse 12, and then 14 to 24. Okay. Który rozdział? 20, Revelation. Verset 1 do 7, a potem 12, a potem 13 do 24. Jest to pokonanie Moabitów i Amonitów. Od tego wydarzenia ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu. I oto są już w Hasesom Tamar, to jest w En-Gedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zawrócić się do Pana. Ogłosił też post całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jerozolemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem. I rzekł: Panie Boże, ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebie,
nie wiecie. Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Uh-huh. Czy nie Ty, Boże, masz wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś się potomstwu Abrahama, przyjaciela swego na wieki? Teraz 12, potem 14 do 24. Boże nasz, czy ich nie osądzasz, bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Teraz 14 do 24. Też 14 do 24. A wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, syna Beniasza, syna Janiela, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. I rzekł, i ten rzekł, posłuchajcie uważnie wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jerozolimy, i ty, król Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Okay. Jutro zejdziecie naprzeciw nich, pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruzalem. Nie wasza rzecz będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana. O Judo Jeruzalemie, nie bójcie się i nie lękajcie się, jutro wyjdziecie przed nich, a Pan będzie z wami. Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Lewici zaś z rodu Kehatbytów i z rodu Korachitów wstali, aby chwalić Pana, Boga Izraelskiego, głosem nader doskonałym, donośnym. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoma. A gdy wyruszyli, Jehoszafat stanął i rzekł, słuchajcie mnie Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu. Zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego potomkom, a poszczęści się wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty, mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać w tym pochwale. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radośnie, pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów, mieszkańców pobórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Amonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom pobórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić. A gdy byli mieszkańców Seiru, dopomagali sobie nawzajem do zbór. Gdy zaś Judejczycy doszli do wieży strażniczej, u wejścia na pustynię i spojrzeli na tę tłuszczę, oto wszędzie leżały trupy na ziemi i nikt nie ocalał. Okay. Dziękuję. Jeszcze drugie miejsce to jest Dzieje Apostolskie, rozdział 4, 23 do 31. Dzieje Apostolskie, rozdział 4, 23 do 31. Dzieje Apostolskie, rozdział 4, 23 do 31. Do 23 do 31. 23. Okej. Okay. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nim jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu zburzyły się narody, a ludy myślały o różnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z kołem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi. Aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przed imię świętego Syna Twego Jezusa. Okej. Okay. A teraz, kochany mój, introduction and definition. Praise is from the Hebrew word called Tehillah.
Słowo wielbić, to fala, falenie. Falenie pochodzi ze słowa hebrajskiego tehila. Tehila. To znaczy, it means to praise, sing him a song. Oznacza to śpiewać mu pieśni. Adoration. Adoration, czyli adoracja. Adoracja. Adoration. Thanksgiving. Pay to God. Thanksgiving. Jest to dziękczynienie. Okay. There's another word called toda. Hebrew word called toda, meaning thanking God. I ze słowa hebrajskiego toda oznacza dziękowanie. Thanking God, confessing his greatness. I wyznawanie jego wielkości. And this is what Jehoshaphat did as he was praying when the Amalekites attacked them. I to zrobił Jehoshaphat. Jehoshaphat. God, are you not the one who gave us this land? You set us free from our enemies. God, are you not the one who gave us this land? Wiem, że ty dałeś nam tą ziemię. I, okay. And you set us free from our enemies. I że wolisz nas od naszych wrogów. You have to overcome our enemies. You helped us overcome our enemies. Pomogłeś nam. A pomogłeś nam. Pomogłeś nam w walce z naszymi wrogami. Okay. Joseph was telling God of what he has done of his God. That's praises to God. Jehoshaphat was telling God of what he has done. Jehoshaphat dziękował Bogu za to, co on dla niego zrobił. Okay. The same thing in the Acts of the Apostles. The believers in the early church, they were praising God after they were being persecuted. Okay. Tak jest, może bym głosił. Ci naprzeciwko, bo nie słyszysz głośników. Okay. The same thing happened in the early church. I to samo wydarzyło się w early church. Przecinek kościół. A, w kościół. Okay, we read in Acts of the Apostles. Just read it, read in Acts of the Apostles. Może mów po polsku. Okay. To samo miało miejsce w dziejach apostolskich, kiedy uczniowie po prześladowaniu oni się zgromadzili, aby Pana Boga chwalić. On mówi, że Panie, ty jest podziąć nieba i ziemię, ty jest królem, królem, Panie Panów, ty widzisz, jak te pogróżki tych ludzi, Panie, okaż Twoją moc. Czyli oni, aby to są tehila, oni mówili o Bożej dobro, o Bożej wielkości. I czytam, że kiedy oni to mówili, co zostało? Było trzęsienie ziemi. Czyli Pan przyszedł do nich, tam w dziejach apostolskich. Ponieważ oni Pana Boga chwalili. A więc tehila, to jest bardzo ważne. Niech raz, drodzy moi, jest nam trudno Pana Boga uwielbiać, kiedy mamy różne problemy. Że coś tam nie wychodzi. I szatan bazuje na to, co nam nie wychodzi. Na to, co jeszcze nie dostaliśmy. My narzekamy, że tego nie mam, tego nie mam, tego nie mam. Drodzy, ale chwalenie Pana Boga jest złożone ofiary. Nawet kiedy nie mam to, co oczekujemy, chcę Go chwalić. Chcę Go wysławiać za to, kim On jest. Drodzy, Bóg nas w tych czasach prowadzi, abyśmy mogli Pana Boga chwalić. Okej, okay, widzisz, jak moc za to, co jest stowarzyszone. Aby Boga efektywnie chwalić, to mamy wiedzieć, co Bóg lubi. Trzeba wiedzieć, co Bóg lubi. Kim on jest, co on lubi. Jeżeli chcesz mi dać prezent, musisz pytać moją żonę, co Raymond lubi. To osoba, która mnie zna, ma szansę, abyśmy mogli kupić to, co ja będę doceniać. Może kupić byle jak. Powiedzieć, o, dziękuję, ale nie, serce, tego nie lubię to, ale... Ale warto wiedzieć, co Bóg lubi. A więc o pewne osoby w Biblii my dowiadujemy się o tym, co Bóg lubi. To jest król Dawid. On napisał największy z tych psalmów. Czytam, że on jest osobą według Bożego serca. Czyli właśnie on ma serce Boga, który wie, co Bóg lubi. Czytam 1 Samuel 13:14, że
że Dawid jest osobą według Bożego serca. Czyli on zna, co Bóg lubił. Czyli sam Dawid napisał tu na temat uwielbienia Pana Boga, Psalm 34, 1 mówi, że ja będę Boga chwalić w każdym czasie. W każdym czasie. Kiedy jest mi dobrze, kiedy jest mi źle, ja będę Boga chwalić. Tak on żył. Bo on wiedział, kim Pan Bóg jest. Że on ma moc. On może wszystko uczynić. A więc on wie. A więc nawet czytamy, że czasami on mówi, że wlewam moje łzy przed Tobą. Ja tęsknię za Tobą. O, kiedy mówi mi, kiedy okaże się mój Pan? Kiedy Pan do mnie przyjdzie? Czyli on miał tęsknotę do Bożej obecności. To sami, nawet osoba, która pragnie tęsknię za Panem Bogiem. Nawet kiedy on płakał w jego problemie, mówi, że Panie, jednak ja Ciebie uwielbiam. Nawet płacząc, mówi, że Pan Ty dobry jesteś. Pan Ty wielki jesteś. Czasami, kiedy mam problem, mówię, że Panie, Ty mnie zostawiłeś. Panie, dlaczego nie pomogłeś mi? Panie, oczekuję na Twoją pomoc, a Ty mnie pomogłeś. I to szatan jest ten, który nam okłada tej pewności, że Pan chce nam pomóc. Pan jest ten, który jest zainteresowany, aby Tobie i mi pomóc. Dawid o tym dowiedział się, o tym wie. Dlatego on wlewa swoje serce do Pana Boga w uwielbieniu cały czas. Czytamy, że sam Dawid i też on zaczął, on tak założył tak uwielbienie Pana Boga przez cały czas. Pamiętam tą historię, że on, to jest gdzie Drugi Samuelowy, rozdział 7. Mówi Dawid, stał w swoim pałacu. Mówi, ja myślałem w tym na pięknym pałacu. A Bóg i arka Pana Boga jest w takim namiocie. Ja byłem w tym pięknym pałacie, a Bóg jest w takim namiocie. O, jak chcę dla Pana Boga mojego budować świątynię. To serce, które chce Pana Boga uwielbić. Wiecie, co Bóg robił? Bóg widział, że Dawid chciał mu taką świątynię budować. Bóg wyprzedza Dawida, mówił Dawidzie, to nie ty będziesz mi budować świątynię. Ja sam buduję tobie świątynię. Czyli buduję tobie takie wieczne, trwające królestwo. Że zawsze będzie ktoś, który będzie panował w Izraelu z twojego potomstwa. Jeszcze dalej. Mówi, że przez siebie będę możliwy, aby cały czas Boga uwielbiać. Boga uwielbiać. Ponieważ Dawid lubi Pana chwalić. Lubi Pana chwalić. Bóg mu wyprzedził go i mówi, że będzie cały czas płynąć z Ciebie chwalenie. Chwalenie. I to, co wypełniło w osobie Jezusa. Że Bóg budował dla Dawida świątynię. Czy ta świątynia to jest tam, gdzie Bóg mieszka. A my, bracia i siostry, mając Jezusa, jesteśmy tą świątynią. Że nie tylko będziemy tam w takim miejscu Boga uwielbiać, lecz wszędzie, wszędzie będziemy mogli Pana chwalić. Bo jesteśmy taki ruszającym świątynią, czyli taki mobilny świątynią. Każdy z nas jesteśmy mobilny świątynią. Bo halleluja, jak czy to rozumiem? Nie tylko, że Dawid buduje świątynię, żeby Boga chwalić, lecz Pan wyprzedził go i mówił mu, Dawidzie, z twojego potomstwa będziesz mogli Boga nieustannie wszędzie chwalić. I to się zrealizowało, kiedy Jezus przyszedł, Jezus po drodze Dawida, tam, że Jezus to syn Dawida. Okej, tam, że jesteście świątynią Ducha Świętego. Halleluja. 1 Koryntian 6:18. Jesteście świątynią Ducha Świętego. Czyli miejsce, gdzie można Pana chwalić. Nieustannie. Pana
wywyższać. Pan uwielbia, czuł, jaba, kaa, kijaba, szara, kijaba, kijaka, wszędzie. Gdzie ty jesteś? Ja jestem. Będę można, o, Panie, tak wspaniały, tak cudowny, tak wielki jesteś. Halleluja. To jest to, co Bóg dał na dobry. Dzięki temu, że Dawid widział Bożą wielkość, trzeba Pana Boga chwalić, trzeba Bogu budować świątynię. Bóg go wyprzedził. I dał mu, że przez niego będzie nieustanny chwalenia Pana Boga. Dlatego Dawid ustanowił 24-7 uwielbienia Pana Boga w świątyni. Kiedy potem ja budowałem świątynię, on ustanowił, że cały czas będzie uwielbienia Pana Boga. On zatrudnił ludzi, którym pasa jest, aby nieustannie stać się w świątynię, aby Pana Boga chwalić. Pan tak wielki, Pan tak cudowny, nieustannie. Czy kapłani, czy lewici, to był ich pasa, nieustannie. Dlaczego? On widział to, co jest w niebie. Czy tam w objąłem się Jana, rozdział 4 i 5, że nieustannie 24 stacy i 4 postaci i aniołowie tam mówią: święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, niebo i ziemia są pełne Twojej chwały. Święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, niebo i ziemia są pełne Twojej chwały. On to przewidział, dlatego chciał, aby nieustannie tak istniało chwalenie Bożej wielkości. Rozumiem? Teraz ty i ja jesteśmy świątynią Boga. Ja osobiście jestem świątynią Bożą, a my razem jesteśmy świątynią Bożą. My razem, ja sam do Boga chwalę, jestem tutaj na tym miejscu, my razem jednocześnie Boga chwalimy. Dlatego myślimy dobrze o sobie nawzajem. Dlaczego? Zadbamy o dobrą relację ze sobą nawzajem, aby mogli płynąć czyste uwielbienie do Pana Boga. Bo Bóg jest święty. Bóg jest święty. Dlatego jest problemem wśród wierzący, że nie ma poziomu tego, że między nami są takie różne problemy, takie rywalizacje, takie negatywne słowo, takie nienawiści, co tam po przebaczenie, to zmniejsza Boża moc. Ale Bóg sam powiedział, że pakija, pakija, kijaka, świątynia Boga jest święty. Świątynia Boga jest święty. Nim jesteście. Świątynia Boga jest święty. Nim jesteśmy. Osobiście jestem tym świątynią, jestem razem tą świątynią, aby zadbać, aby było czystość. Czystość. Nie trzymać w nieprzebaczeniu Twojego brata czy Twojej siostry. Aby można płynąć ze serca do Pana Boga w uwielbieniu. Bez przeszkód. Tym jesteśmy tą świątynią. Niech Pan nam pomoże. Amen. Niech Pan nam pomoże, aby zachować tą świątynią. By wierny zachować czystość w tej świątyni. Aby nie ostanie Pana chwalić. Ok, teraz do naszego tekstu. Znam tą historię w drugiej kronika, rozdział 20, gdzie trzy armie okrążały Judy. Pewnie Juda znaczy faul. Juda to priest. Juda to faul. Czyli te armie otaczały go Judę. I król Judy, Jehoszafat, co robić? On co zrobił? Wziął swoje bezradności i co robił? On do Boga się zwrócił, bo on był bogobojny. Do Boga się zwrócił. Co robił on? On pościł i modlił się, a jego modlitwie mówił o Bożej wielkości. Boże, Ty wielki, Boże, Ty cudowny, Boże, Ty nam pomożesz. Kiedy masz problem, do kogo się zwrócisz? Kiedy masz wyzwanie, do kogo się zwrócisz? Kiedy jesteś chory, do kogo się zwrócisz? Kiedy ci coś nie wychodzi, do kogo się zwrócisz? Ty wiesz, że Bóg ma moc? Może ci pomóc?
A więc Joshua jest taki przykład dla nas. On do Boga chciał zwrócić, bo Bóg jest jego źródłem. Aleluja. Bóg jest źródłem Jehoszafata króla. Bóg też jest twoim źródłem siły. Jest on twoim zobaczeniem. On zna ciebie. Aleluja. On spościł i modlił się i używał Toda, czyli wyznawał Boże wielkość. Boże, ty, kiedy ma problem? Przypomnij Bogu o tym, co robię dla ciebie. Przypomnij mu, Boże, ty mi pomogłeś, ty mi uzdrowiłeś, ty mnie okonyłeś, ty masz moc też teraz mi pomóc w tej sytuacji. On, to jest Toda, czyli dziękowanie Bogu, mówienie, wyznanie Bogu o tym, z kim jest, co on robi dla ciebie wcześniej. Tak robił. Właściwie, ja pamiętam wiele lat temu, kiedy pracowałem w HSA, miałem konferencję dla studentów międzynarodowych. Właśnie 3 tygodnie do konferencji, nie mieliśmy pieniędzy na tę konferencję. I właśnie mój szef wtedy mówił mi, że Raymond, co jest? Gdzie będzie miał pieniędzy na to? Już idzie, już niedługo będzie konferencja. Właśnie to mi przekazał, mówi, co zrobić? Nie mam pieniędzy na tę konferencję. Był mu trudno, aby się modlić. Właśnie, ja chodziłem po moim pokoju, klęknąłem, nie mogłem się modlić. Postanowiłem Boga chwalić. Śpiewać. Zatem śpiewać. Bo ja tym wieki. Bóg jest cudowny. Jest wspaniały. Ty masz moc wszystko czynić. Zatem śpiewać. Po tym śpiewaniu i chwalenia Pana Boga otworzyłem Biblię. To jest miejsce czytane w tym dniu. Chodzi Filipian 4:19. Mój Bóg zaspokoi wszelkie potrzeby wasze, wtedy Bóg zafał w Jezus Chrystusa. To było rano. W tym samym dniu wieczorem był telefon do mnie z Anglii. Raymond, nasz kościół będzie wam dał 1000 funtów na waszą konferencję. Halleluja. Nasz kościół w Anglii wam da 1000 funtów na konferencję. To było halleluja, to było opowiedź na moje falenie Pana Boga i wieczorem była opowiedź. Moc falenia Pana Boga. Dziękowanie, zamiast narzekać. I właśnie to 1000 funtów też był wystarczający, aby zaprosić na tę konferencję, nawet ponad jestem. Czyli Pan Bóg zaopatrywał. Kiedy byliśmy tam w Anglii na tę konferencję, właściwie kościół, to jest zwany Rouge City Church w Londynie. I oni dostali budynek, jakby teatr dla jego kościoła. Jak oni to budynek dostali? Były osoby, czy muzułmanie, czy inni kościoły, którzy chcieli ten budynek pojąć, ale nie dali tym innym osobom. Ale ten kościół, dzięki temu oni Boga chwalili, tak mocno chwalenia Pana Boga, oni dostali ten budynek zamiast 15 milionów funtów, około 1,5 miliona funtów tutaj. Za 1,5 miliona funtów. Zamiast 15 milionów funtów im przydano ten duży obiekt, teatr, za 1,5 miliona funtów. Bo one żyją, tak jak Boga chwalili, Boga wywyższali, tak mocno uwielbienie Pana Boga i Bóg im dał to cud. To cud do zmuszania kija, tak. I też dla Polski. Ta młodzież mówiła nam dzisiaj, dzięki chwaleniu, to widzisz negatywnie w tym kraju, czy w tym otoczeniu, zaczynaj Boga chwalić za to. Chwalę Panie, ty wieki, ty ponad wszystko, ty może wszystko uczynić. Halleluja, baki, jabaka, dalej się, jabaka, chwalenie. Kiedy się modlisz, Bóg posłuchaj aniołów, aby dać ci opowieść. Kiedy Boga chwalisz, on sam przychodzi. To dla mnie. On przychodzi. To dla mnie. Dlatego to Bóg nie może dzielić swoją chwałą z nikim. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Nie będzie miał innego Boga oprócz mnie. Ani twoja praca, czy twoja rodzina, aby nie stał na miejscu Pana Boga w twoim życiu. Dziękuję za pracę, za rodzinę, za... Ale Pan Bóg w pierwszym miejscu w twoim, w moim życiu, drodzy moi. On widzi, na ile my mamy go w pierwszym miejscu. On widzi, na ile naprawdę my mamy go w naszym sercu, jako pierwszy. Może nam udawać się, Boga, ale naprawdę ty go nie chcesz wrócić.
Tylko pierwsza osoba. Okej. Okay. 13 do 17. Kiedy oni się modlili, Bóg dał odpowiedź na ich dziękczynienie. Mówi, że ja ratuję to miejsce. Kto 14 do 17? Mówi, że Bóg dał im całe pocieszenie. Słowa zachęty, że to jest nie ich walka, to była walka. Kiedy Bóg falisz i oddasz mu sprawę, on weźmie walka za ciebie. On weźmie, bakie. Jezus, serca go falić, moje drodzy, on weźmie bitwa. I zobacz, kiedy Bóg weźmie twoją bitwę, jest zakowite pokonanie twoich wrogów. Na tym okresie, mówię teraz na tym miejscu, że Pan Bóg powali twoich wrogów. My jest Chrystusa, bakie, Pan Bóg powali twoich wrogów, bakie, siwie, kiedy Bóg mówimy, bakie, on odrębny plan twoich nieprzyjaciół. Pan Bóg oddałem mnie plany twój nieprzyjaciół, paki ja paka, bo ty Boga w pierwszym miejscu postawiłeś w twoim życiu i będzie ujrzał paki ja kija, jego moc, która będzie działała tak działała dla Józefeta i naród izraelskiego. I Bóg dał mi słowo, że ufajcie Bogu, uwierzcie Pana Bogu, uwierzcie jego proroków, że uwierz Pana Boga i ostoisz się. Uwierz proroków, będziesz miał szczęście. Fakt, dzięki Bogu za służbę proroczą. Naprawdę, potrzebuję w kościele służby proroczej. To jest bardzo ważna służba proroczej. Nie można negować tą służbę. Potrzebne, aby ludzie Boże wiedzieli, w jakim kierunku Bóg chce, aby oni szli. Nie pomylili Boży plan. Potrzebna jest służba proroczej. Jak oni się modlili, Bóg dał słowo prorokowi, że to jest moja walka, że Bóg to jest z wami. A więc warto dostanie służbę proroka. I teraz, jakie jest strategia do zwycięstwa? To jest bardzo ważne. To jest 21 do 24. Tego, może skutam czytaj, może czytajmy to jeszcze raz. To bardzo ważne. Strategia do zwycięstwa. Strategia do zwycięstwa w tej walce, jak widzimy na tym miejscu. To właśnie 24. Naradziliście się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Mm-hmm. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Mm-hmm. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosną pieśń, radosne pieśni pochwalne, mm-hmm. Pan nastawił zasadzkę na amoników, Alleluja. I mieszkańców pogórza Seir, Alleluja. Którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Halleluja! Tak? Oni, Pan ty wiek! Pan ty cudowny! Pan ty wspaniały! Kiedy Pan uwielbiali, Alleluja! Pan przyszedł i zrobił on zamieszanie. Ogłaszam na tym miejscu. Bóg zrobił zamieszanie dla twoich wrogów. Bóg zrobił zamieszanie wśród twoich wrogów. Paki jabłka! One się pomylą! Się pomylą, abyś mógł być w miejscu, gdzie powinieneś być. Nie ta szansa dla ciebie, nie ta szansa na twoi wrogowie będą zamieszani. Pakija, pakija, szuja, pakijaka. Byś mógł dosięgnąć do miejsca, jakie Bóg ma dla ciebie. To byśmy tu na tym miejscu. Halleluja. Glory ci, Panie Boże. Halleluja. Pakijaka, pakija. Glory ci. Tak co stało? I co się stało? Jeszcze oni zabili siebie. Wrogowie zabili siebie nawzajem. To cud Boży. Naprawdę, mamy takiego Boga, który robi wielkie rzeczy. Tylko kiedy jego lud, ty i ja, zrozumie, aby go chwalić, go uznawać, że jest on najważniejszy, największy w naszej walce. I zobaczysz, w tych nadchodzących dniach, ma kija, paka. Dlatego będziesz i ty i ja, Pana chwalić naszym sercem. Co stało dla ciebie niemożliwe? Staje się możliwe dla ciebie. Amen. Niech ta się stanie. My jest Chrystusa. Paki jak jaka. Paki, bo Pan przychodzi do twojej sytuacji. Halleluja. Paki jak. Tylko go chwalić będziesz. Makara kija, paki jaka. Dziękuję Panie Boże. Jeszcze?
On est automatiquement tout une fois, Alléluia. Czyli aleluja, pakijaka, to co szatan zaplanował dla ciebie złe, Pan budował obrót na twoją korzyść. To co szatan zaplanował, chce cię atakować. Bóg jest powiedział, że ty otrzymałeś więcej otrzymałeś, aleluja, oni otrzymali dużo więcej, a trzy dni, oh my God, oh my King, aleluja, aleluja, pakara, paki, szara, papakija, paka, oh glory to Panie jest on Pan Sabaut, Pan Zastępów, Pan wszelkie amy, anielskie czy ludzkie, jest on nad wszystkie amy. Ale kiedy będziemy Boga chwalić z naszego kraju, Bóg będzie chronił nasz kraj o złych decyzji. Bóg będzie powiedział nasz rządzący, czy ci europarlamentarzy, którzy będą wybrani, aby byli osoby, które mają bojaźń, które będą trzymać zasada Boże, zasada chrześcijańskie. Dzięki naszej modlitwie, naszej chwaleniu Pana Boga, Bóg będzie stał, że będzie w naszym kraju porządek. Porządek. Pakija, 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 pakija. Pragniemy Pana chwalić, uznać Jego wielkość. Aleluja. Pan jest królem Polski. Jezus jest królem Polski. Jezus jest Panem Polski. Jezus Panem w Polsce. Niech Jezus zasada w Biblii będzie nas rządził. Niech te zasady tutaj będą nas rządził. Niech te zasady będą nas rządził w naszym kraju. Zasady Bożego Słowa. Ogłaszamy to na tym miejscu. I dziękuję Panu za to. Halleluja. Chwała Jezus Chrystus. Halleluja. Halleluja. Drodzy, to samo miało miejsce tam w dziele apostolskim. Kiedyś apostoł Paweł i Sylas, oni byli do więzienia w tą stronę. Spowodowali Ewangelii. To już dzieje apostolskie. Dzieje apostolskie, rozdział 16. Będziemy do domu czytać. Dzieje apostolskie 16, rozdział 5-31. Ciekawe. Oni byli do więzienia transportowani i w kajdanami, ale wiesz, oni nie narzekali. Tak, Boże, tobie służyłem, działam w Twoim imieniu, Ty mnie nie okonujesz od tego, od tej więzienia, od tego kajdany. Nie narzekali. Lecz tam, że o północy, zaczęli Boga chwalić, śpiewać, czyli Toda. Hina, Pan chwalić za jego wielkość. Wiecie, co stało? Co stało? Pan przyszedł. Bo stworzone jest ziemię. Pan przyszedł i rozerwa i kajdany, nie tylko stróż więzienny stał szokiem nowym narodzeniem. Zbawienie dla rodziny stróż więzienny, czyli więcej rzeczy. Oprócz tego, że one były wyłączone z tych kajdany, a także służ więzienny był nawrócony, że on nawrócił z tego. Ale ponieważ lud Boży falił Boga, zamiast narzekać, teraz szabaki, jaki jabaka, szyja, taki, o, ten, który Boga falić, ten, który Boga uwielbia, jest spokojny. On o niczym nie ma. O niczym nie ma, bo wie, twój Pan panuje, czuwa nad tobą. Ma on pakika, paki, ma on słowo ostateczne. Nasz Pan ma słowo ostateczne, nasze sprawy. To jest naprawdę, to nie decyduje, to nie jest on, twój Pan. Krzyj go chwalić. Postawmy teraz. Szuja, kakija, pakija, szakija, pakija, halleluja. Halleluja, ale dozy. Co robisz, kiedy zostań, tobie nie wychodzi? Co ty robisz? Masz czas, aby Boga uwielbiać, go szukać tak, król Józefa? I widzi jego wielkość, że on może wszystko uczynić? Ja widzę, że nasz Pan ma wszystko, może wszystko uczynić.
Mam takie trzy punkty modlitwy, chciałbym też modlić. Muszę, aby Pan pomógł ci mieć serce pokorne, które pragnie Boga i chce zawsze chwalić i Go uwielbiać. Muszę, Panie, da bym miał serce pokorne, które pragnie, dla Boga tęskni i chce zawsze Go uwielbiać. Muszę, Panie, da mi serce pokorne, tak jak było u Dawidzie, który pragnie za Tobą tęskni i będzie mu uwielbiać cały czas. Muszę, Panie, da mi serce pokorne, który tęskni, pragnie Cię uwielbiać. Panie, daj nas na tym miejscu serce pokorne, który tęskni za Tobą i pragnie Ciebie, Panie, Cię uwielbiać. Daj nam takie serce pokorne, halleluja. Tak był Dawid, halleluja. Pomóż nam serce pokorne, serce pokorne. Halleluja, halleluja. Osoba wyrzuca Bożego serca. Osoba wyrzuca Bożego serca. Tak, Dawid. Daj uczymy osoba wyrzuca Bożego serca. Serce, które Boga szuka. Szuka, które ma Boga jako pierwsze miejsce. Panie, uczy nas osobą wyrzuca Bożego serca. Uczy nas na tym miejscu osobą wyrzuca siostrą, bratem Bożego serca. Który szuka Ciebie, chce Ciebie wątpliwie na zawsze. Uczyń to w nas, Panie Bogu. Uczyń to w nas, halleluja. Aba, bo tym. W tym jest nasze zwycięstwo. Halleluja. Chwała Ci, Ojcze mój. Niech ta szansa stanie oczy nasz. Halleluja. My jest Chrystusa. Amen. Bo druga modlitwa. Muszę, aby Bóg otworzył Twoje oczy, aby widział Bożą wielkość. I że On Cię posadził w okręgach niebieskich. Ponad wszelkim ciemność. Muszę, Bóg, aby otworzył Twoje oczy, aby widział, gdzie Bóg Cię posadził. W okręgach niebieskich, ponad wszelkie moty sytuacje, ponad wszelkie negatywne sytuacje, muszę, Boże, otwórz moje oczy. Muszę to, Boże, otwórz moje oczy, abym widział siebie, gdzie mnie posadziłeś. Ponad te sytuacje negatywne, Panie, otwórz nasze oczy. Dajmy zrozumieć naszą pozycję w Tobie, Ojcze mój, ponad te sytuacje negatywne. Halleluja. Dziękuję Ci za zwycięstwo. Halleluja, halleluja. Otwórz nam oczy, Ojcze mój. Otwórz nam oczy, Ojcze. Widzisz siebie. Kiedy jesteś na górze, inne rzeczy są, aby nic. Kiedy jesteś na górze, te mieszkania, te góry są nic. Należy się widzieć na górze zawsze. Halleluja, pakiaka, uszika, babaki, pakika, kija, baki, uszara, kija, babaki, uszywia, babaki, glory to you. Hallelujah, my God, my King. That's the secret. That's the secret. To time later. Widzisz siebie tam, gdzie Jezus jest. Być mogą zacząć, Panie, Ty jesteś tam. Come to Jesus Chrystus. Ty żyjesz, Ty panujesz. Ty nade mną czuwasz. Ty masz dla mnie rozwiązanie. Masz nade mną wyjście w tej sytuacji. Halleluja. Taki jak rab. Halleluja. Dzięki. Oh my God. Nie przestaniesz Go chwalić. Widziałeś siebie tam, gdzie On jest. Po trzecie, musi, aby Bóg usunął jakiekolwiek przemranie o Ciebie, narzekanie, aby lecz Bóg Ciebie uczynił taki contagious praiser, czyli ten, którego wybieni inni pobudza, aby Boga też uwielbiać. Muszę, Panie, usunąć ode mnie przemranie i narzekanie, lecz uczyń mnie ten, który mocno Cię uwielbia, dzięki temu inni będą pobudzeni do uwielbienia Ciebie również. Muszę teraz. Panie, usuń ode mnie wszelkie sposób przemranie, narzekanie. Lecz uczyń mnie ten, który mnie uwielbia mocno, aby inni mogli mnie patrzeć i krzyczeć, Ciebie ten uwielbia, Ty jest Bóg! Muszę. Pakijaka. Panie, usuń ode mnie narzekanie. Narzekanie, przemranie. Pakijaka. Dla mnie ten, który Ciebie wali tak mocno, że inny pobudza. Halleluja, bakija, isakija, uszy, makira, bakija, oh my God, bo tyle dobroć o Ciebie doświadczymy, Panie Boże, tyle dobroć o Ciebie, Panie Boże. Dziękuję.
Dziękuję Ci. Chwała Ci, Ojcze nasz. Halleluja, halleluja. O, chwała, 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 chwała Ci. Halleluja. Drodzy, ja bym Boga uwielbiał w tych dniach. Pan Bóg otworzy Ci niebo. Pan Bóg Ci otworzy niebo. Ja będę Go uwielbiać. Pan Ci otworzy niebo. Pan Ci otworzy niebo. Oczekuję. Oczekuj, oczekuj. To są brudy niemożliwe. Staj się to możliwe. Bo Ty go uwielbiasz. Halleluja, amen. Bo Ty go uwielbiasz. Ty wie, kim on jest. Ja wieki nasz Panie. Halleluja, amen. Tak dobry jesteś, Panie. Tak dobry jesteś, Panie. Tak dobry jesteś, Panie. Tak dobry jesteś, Jezu. Tak dobry jesteś, Panie. Tak dobry jesteś, Panie. Tak dobry jesteś, Panie. Hallelujah.